Nieskomentowanie czasem jest ciężkie, powiem szczerze. Bycie takim, zapowiedziałam, że jak ta sprawa się w końcu skończy, to ja wtedy ją skomentuję. Nie chciałam rozmuchiwać tego, ani komentować statementów mojego byłego partnera, ponieważ wiedziałam, że wtedy tak, pójdzie artykuł, co ja powiedziałam, pójdzie artykuł, co on powiedział i on cały czas by żerował na mnie. Obok mnie Sylwia Madeńska, witam Cię bardzo serdecznie, wyglądasz przepięknie, co już Ci powiedziałam w kulisach, słuchaj. No jak Ty się czujesz w tej roli? Ja w roli prowadzącej czuję się bardzo dobrze, świetnie. Co prawda tutaj w Tańcu z Gwiazdami pierwszy raz pracuję live, więc pierwszy odcinek był takim doświadczeniem nowym. Dużo dystraktorów, bo pierwszy raz pracowałam na ucho, pierwszy raz pracowałam z Jankesem. Nie miałam też próby i powiem szczerze, pozbierałam różne rady po pierwszym odcinku i drugi, trzeci odcinek już poszedł po prostu z rozmachem. Uważam, że nauczyłam się też Jankesa, on jest taką, ma wybuchową energię i dzięki temu, że właśnie teraz kulisy są w SKTV, to też nabrały takiej innej energii. Mamy trochę swobodniejszy plan, nie musimy się tak trzymać stricte i rzeczywiście pokazujemy te kulisy od zewnątrz, tak jak dzisiaj zaczęliśmy za kulisami, od ludzi, których po prostu nie widać, a jednak bez nich ten program się nie wydarzy. No i właśnie jak to wygląda? Ty się szykujesz od której już? Czy masz jakieś próby? Tak, w drugim i trzecim odcinku na szczęście już mieliśmy próbę, jednak jak przejdziemy trasę, którą idziemy podczas live'a, jest lepiej, szczególnie, że jak zakończy się odcinek Tańca z Gwiazdami, wszyscy goście idą na środek, fotoreporterzy, no to jest to niezły tor przeszkód, więc mamy próbę, mniej więcej około 17-18, a potem jak już wszystkie gwiazdy, wszyscy tancerze się wyszykują, no to wtedy spokojnie na tapetę jestem brana ja, Ola i Jankes. Znaczy Jankes to się szykuje mniej więcej za 10-22, my tam z Olą troszkę dłużej, no i tak, mniej więcej chwilkę po 22, zaraz po zakończeniu Tańca z Gwiazdami wchodzimy na żywo. Też muszę Cię zapytać o to, jak Ty łączysz ze sobą te różne prace, bo jednak jesteś aktywna w social mediach, jako influencerka, jesteś aktywna bardzo tutaj i jesteś też aktywna w innym programie swoim. No właśnie, jak to jest? Tak. Na szczęście ten program był już nagrany. Teraz dopiero jest jakby promocja. Niedawno było spotkanie prasowe, więc teraz właśnie w piątek była premiera. Więc dzięki temu, że to właśnie było nagrywane w Malezji, dokładnie w marcu, mogę to wszystko podzielić. Ale cieszę się właśnie, w ogóle widzę, że jest fajny odzew programu tego Good Luck Guys. 3 odcinki się pojawiły teraz w piątek, ale większość ludzi mówi, że wciągnęło je jednym tchem. No dzieje się tam. Bo tam są takie dosyć mocne osobowości, mi się wydaje. Dobrali naprawdę taki konkretny skład. Tak. No i nie owijają w bawełnę. Czasami wydaje mi się, że nie wiem, produkcja czegoś nie pokaże, ale tam pokazuje wszystko. Naprawdę 12 osób. Totalnie z innej parafii, jak to się mówi. No i dzieje się. Ja też tam się pokazuję troszkę z innej strony, może nie do końca, jestem zadowolona z tego, że po prostu dużo tam było u mnie emocji, ale w sumie, chociaż nie zakrzykiwałam ich, wiele lat temu miałam do tego tendencję, że nawet jak było źle, to ja wychodziłam z uśmiechem na twarzy i po prostu maska, w sensie nie pokazywałam, że jest u mnie źle, że jest mi smutno, a tam w programie jakby nie bałam się tego, sporo się u mnie pojawiało płaczu, ale to też dlatego, że czułam na początku programu, bo byłam w parze z Caroline Derpiński, że troszkę mam podcięte skrzydła, że troszkę wspólnie jest nam ciężej, no ale chociaż byłam taka jak jestem, teraz czasem słabiutka, czasem mocna, także. Jak było w parze z Caroline? Jaka ona jest? Bo ona jednak kreuje się, czy jest taka, no ja jej nie znam, na taką dosyć mocną osobowość właśnie. Caroline jest bardzo mocną osobowością, szacun dla niej, że tam nie owija w bawełnę i czasem jak ktoś się wolał ugryźć w język, ona się nie gryzła w język, tylko od razu prosto z mostu. Minusem Caroline było to, że od początku chciała odejść z programu, a to dla mnie oznaczało, że ja też odchodzę z programu. I powiem szczerze, że na początku ją namawiałam, żeby została, a potem już nie miałam siły jej namawiać. Czym to było spowodowane? Warunkami, które tam panowały? Tak. Chyba po prostu przerosły ją warunki. Z drugiej strony wiedziała, na co się pisze, więc ja też byłam w szoku, że jakby chce rezygnować, mimo że wiedziała, gdzie leci. I powiem szczerze, nie miałam siły chcieć za dwie. Tam kilka kobiet się odezwało, że nie wiem, ja krytykowałam parę z Caroline. To nie o to chodzi. Po prostu ja potrzebowałam obok siebie osoby, która chce być w tym programie, a nie która chce rezygnować, bo to też oznaczało, że ja też odchodzę. Ty też poruszyłaś przed chwilą taki temat, że zakładałaś często maskę kilkanaście lat temu. Jak to przepracowałaś? Jak sobie z tym poradziłaś? Czy pomógł ci na przykład psycholog w tym? Tak.
tak. W ogóle ja wiele lat chodziłam do psychologa, teraz też chcę wrócić, ale psycholog kazał mi 3 razy dziennie zapisywać 4 emocje, które czuję, bo byłam w stanie się wyłączyć i nie czuć nic. I powiem szczerze, to było potem, oczywiście odchorowywałam to, czy jakimś objadaniem się, czy coś w jakiś sposób, taki uciekałam, ale no, byłam w stanie po prostu nie czuć nic. Wtedy po prostu spływało po mnie jak po kaczce, czułam się jak po prostu jakaś dama z wosku, ale długo pracowałam nad tym, no i na pewno to nie jest dobre. Trzeba wywalać, trzeba płakać, trzeba krzyczeć, bić worek treningowy, cieszyć się, bo wtedy jest po prostu no, bardziej się połączonym ze sobą. Też wstawiasz na swoje social media różne posty, bardziej takie roznegliżowane, bardziej takie sexy. Czy dostajesz na przykład od fanów jakieś takie, no, różne wiadomości albo zdjęcia, wiesz? Na szczęście nie. I wiem, w ogóle moi kumple na przykład mówią, niemożliwe. No właśnie. Ale powiem szczerze, nie, ponieważ ja od czasu, kiedy właśnie rozbujałam, mój profil jest większy, to ja głównie mam odbiorczyni kobiety. I to są często kobiety właśnie w przedziale 25-40. To są matki, kobiety, które walczą o swoją pewność siebie i mam bardzo dużo wsparcia od kobiet, ale właśnie mężczyzn, ja mam chyba 15% mężczyzn w porównaniu do 85% kobiet, stąd też nie mam takich wiadomości. Czasem może się jakaś trafi, ale to w ogóle zostaje w folderze innym, ale żadnych, jak to się nazywają też foty, takie... Nie, jak to się... Ale wiemy, o co chodzi, obydwie. No wiem, wiesz, no już teraz wiem, nie powiem, nie powiem, że tego tak... No powiedz, to się wynika. Na... Dick piki. No właśnie. No właśnie, no i nic nie dostajesz. Nie, nie, na szczęście nie, tam może kiedyś dostałam jakieś jedno zdjęcie, ale na szczęście już dawno zapomniałam o tym, więc jest dosyć grzecznie, jakby mam takie uszanowanie wśród swoich odbiorców, z uwagi na to, że też nie angażowałam się nigdy w afery, to wiadomo, mój Instagram nie rósł przez te afery, ale też nie mam takiej publiczności, która jest łasa na te afery, która chce mi wbić szpilę, że nie wiem, tu 2 kilo przytyłam, tu schudłam, tu, że kłamie, nie mam naprawdę złych odbiorców. Więc też nie mam takich łobuzerskich odbiorców. Ale wiesz, w mediach też się pojawiają jakieś takie wiadomości, że tutaj teraz chyba masz sprawę, tak? Tak. W sądzie. No właśnie, jeżeli możemy o tym porozmawiać, tak, tak. Jak to jest? Nieskomentowanie czasem jest ciężkie, powiem szczerze. Bycie takim... Zapowiedziałam, że jak ta sprawa się w końcu skończy, to ja wtedy ją skomentuję. Nie chciałam rozdmuchiwać tego, ani komentować statementów mojego byłego partnera, ponieważ wiedziałam, że wtedy tak, pójdzie artykuł, co ja powiedziałam, pójdzie artykuł, co on powiedział i on cały czas by żerował tak jakby na mnie. Tak naprawdę, odkąd nie jesteśmy razem, to on w ogóle zniknął, tak? Jeszcze chyba już nawet nie mieszka w Warszawie, więc jakby jego osobowość zniknęła, a tak naprawdę pojawi się artykuł tylko o nim, jeżeli się wypowie na temat sprawy pożyczki, która się już ciągnie tyle lat. Więc ja specjalnie tego nie komentuję, ale przez to, że tego nie komentuję, były odzywki, że o, pewnie jest winna, dlatego się nie odzywa. Właśnie, czyli ataki się pojawiały. Jak najbardziej i powiem szczerze, że czasem miałam coś takiego, że chciałam wykrzyczeć światu, że to jest nieprawda, chciałam to powiedzieć, ale i trzymanie języka za zębami było ciężkie, powiem szczerze. I wiele osób mi mówi, dobrze zrobiłaś, bo twój wizerunek nie ucierpiał. A ja mówię, dobrze zrobiłam, ale nie wiecie, ile się z tyłu działo takich tych nerwów, takiego tego właśnie ataku ludzi. Ale rzeczywiście, dzięki temu mój wizerunek jest okej i nie jestem po prostu aferzystką, która chce nakręcać to po prostu tylko z uwagi na jakieś fejkowe rzeczy. A jest szansa, że ta sprawa jakoś niedługo się zakończy w sądzie? Teraz miałam informację od swojego prawnika, że jakieś takie pismo zostało zaakceptowane, więc pewnie za 3 miesiące będę miała decyzję, więc pewnie za jakieś 9 miesięcy będzie rozprawa, więc jeszcze... Czyli ciągnie się jeszcze trochę. Jeszcze tak, powiem szczerze, że ja miejscami zapominam, że ona się toczy. Wiadomo, ona się toczy, ale po prostu idzie to tak jak flaki z olejem, że jeszcze pewnie z rok spokojnie to potrwa. No to słuchaj, ja teraz zmieniam totalnie temat. I czy mogłabyś skomentować ostatni występ Beaty Kozidrak? Co o nim sądzisz? Wiesz, o którym mówię. Wiem. Widziałam i wideo, jak była solo, i wideo, jak była z drugim wokalistą. Ja w ogóle... pozdrawiam tego wokalistę, który utrzymał fason i cały czas śpiewał, bo było to dosyć wymowne. Chyba widziałam dzisiaj gdzieś wywiad Dody, że Doda staje w obronie Beaty. No bo Doda też jest wyzwolona. Uważam, że było to wyzwolone, ale chyba trochę za mocne. Powiem szczerze,
Niektóre ruchy po prostu były może troszkę za mocne. Ekspresja, tak? Ekspresja. Chociaż wiadomo, Beata no, zawsze była mocna, te kozaki, stroje. Ja chyba z 2 lata temu byłam na jej koncercie i płakałam. I płakałam, bo miałam jakieś przemyślenia swoje. Uwielbiam jej twórczość, ale chyba to mnie trochę zszokowało. Przyznaję, że dostałam kilka filmików od znajomych, co tam się wydarzyło. Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo. No i życzę wszystkiego najlepszego i powodzenia sobie w kolejnym odcinku Kulis. Tak, widzimy się już za tydzień.